Vito nie żyje, czyli chodzi o jego brak aktywności w social mediach. Ogólnie Vito od 10 miesięcy nie wrzucił żadnego materiału na swój kanał, chociaż że wcześniej robił daily. Wszystko było spowodowane zbyt dużym hejtem, bo Vito nie do końca dodał prawidłowe miniaturki, jak na twórcę Minecrafta skierowanego do młodszej widowni. Jednak wydaje mi się, że Vito za mocno przejął się tym hejtem i odpuścił nagrywanie, czego całkowicie nie rozumiem, bo ludzie często mają tak, że hejtują przez jakiś czas, a potem jak się powrzuca parę fajniejszych filmów, to nagle propsują. Szkoda mi bardzo Vita, bo według mnie nie powinien on odpuszczać nagrywania. I pamiętam, jak kiedyś byłem młodszy, to bardzo go lubiłem oglądać. Szkoda, że już go nie zaleje tsunami.